Komunikacja bez granic to projekt tworzenia transgranicznej sieci informacyjno-turystycznej na pograniczu polsko-białoruskim. Realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną wspólnie z Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzińskiego Obwodu Komitetu Wykonawczego i Organizacją Społeczną Oddziału Grodzińskiego Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy. Projekt zaangażowaliśmy pracowników informacji turystycznej i biur podróży, właścicieli agroturystyki, organizatorów turystyki aktywnej, władze samorządowe oraz media lokalne. Podczas rocznego projektu Polacy i Białorusini brali udział we wspólnych wyjazdach studyjnych, warsztatach, zajęciach praktycznych i szkoleniach, w których uczestnicy zajmujący się agroturystyką i turystyką aktywną otrzymali dodatkowe uprawnienia animatora, czasu wolnego i Nordic Walking. Na miejsce spotkań wybraliśmy najciekawsze miejsca Suwalszczyzny. Powiat suwalski, augustowski i sejneński, obwodu grodzińskiego. Grodno, Sopoćkin, Nowogródek, Szczuczyn, Smorgoń, Lidę, Słonim i Swisłocz. Pokazujemy pogranicze polsko-białoruskie jako tereny wartościowe turystycznie, posiadające bogatą kulturę, tradycję i ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną, a także polską i białoruską infrastrukturę oraz produkty turystyczne jako atrakcyjne jakościowo dla mieszkańców po obu stronach granicy.
Efektem projektu jest utworzenie sieci 13 punktów informacji turystycznej, 7 nowych w obwodzie grudzińskim, jednego pływającego na Suwalszczyźnie. Unowocześnienie obsługi turysty w 5 już istniejących centrach informacji turystycznej poprzez dodatkowe wyposażenie w terminale internetowe dla turystów oraz systemu komunikacji dla pracowników centrum. Zakup i montaż 4 liczników jako nowoczesnego narzędzia dla badań ilościowego ruchu turystycznego po obu stronach granicy.